Tom czwarty Księgi Niebios, część pierwsza. W ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ nie widziałam mojego ukochanego Jezusa, straciłam nadzieję, że go odnajdę. Pomyślałam nawet, że dla mnie wszystko się skończyło, wizyty Pana Jezusa i stan ofiary. Dziś rano przyszedł błogosławiony Jezus. Na głowie miał okropną koronę cierniową. Jęcząc, leżał obok mnie, czekając na ulgę. Więc bardzo delikatnie zdjąłam jego koronę cierniową i, aby jeszcze bardziej go zadowolić, założyłam ją na moją głowę. Potem powiedział do mnie: Moja córko, miłość jest prawdziwa, gdy jest podtrzymywana nadzieją, nadzieją wytrwałą. Bo jeśli dziś mam nadzieję, a jutro nie ufam, miłość staje się kulawa. Im więcej dajemy jej pokarmu nadziei, tym bardziej staje się silna i żywa. Ale jeśli wyczerpie się nadzieja, biedna miłość najpierw zachoruje. A pozostając sama i bez wsparcia, umiera całkowicie. Dlatego, jakkolwiek wielkie są Twoje trudności, nie wolno Ci nigdy, w obawie, że mnie stracisz, odejść od nadziei, nawet na chwilę. Wręcz przeciwnie, przezwyciężając wszystko, musisz upewnić się, że Twoja nadzieja zawsze znajdzie Cię zjednoczoną ze mną. Wtedy Twoja miłość będzie miała życie wieczne. Potem Jezus nadal przychodził, ale nie mówiąc nic więcej do mnie. Mój bardzo słodki Jezus nadal przychodzi. Dziś rano, jak tylko przyszedł, chciał wlać we mnie trochę swojej goryczy. Potem powiedział do mnie: Córko, chcę się przespać. Ty zastąpię mnie w mojej funkcji, aby cierpieć, modlić się i przebłagać sprawiedliwość. Więc Jezus zdrzemnął się, a ja, bardzo blisko Niego, zaczęłam się modlić. Potem, gdy się obudził, chodziliśmy trochę wśród ludzi. Pokazał mi kilka spisków, które szykują, i wysiłki, jakie podejmują, aby dokonać rewolucji. Przede wszystkim zauważyłam, że planują atak z zaskoczenia, aby lepiej osiągnąć swój cel i aby zapewnić, że nikt nie będzie mógł bronić lub strzec się przed wrogiem. Co za niefortunne widoki. Wydaje się jednak, że Pan nie daje im jeszcze swobody działania. Pomimo ich przewrotnej woli. Nie wiedząc, dlaczego. Czują się bezsilni, aby zrealizować swój plan, pożera ich wściekłość. Potrzebują tylko jednej rzeczy, aby Pan dał im tę wolność. Bo wszystko gotowe. Po naszej wycieczce Jezus ukazał się całkowicie pokryty ranami i powiedział do mnie: Widzisz, ile ran mi otworzyli. Czy widzisz konieczność ciągłego bycia ofiarą? Bo nie ma ani jednej chwili, kiedy ludzie oszczędzą mi swoich przewinień. A ponieważ ich wykroczenia są nieustanne, cierpienia i modlitwy o uratowanie mnie od tych ciosów muszą być nieustanne. Drżyj i bój się, jeśli widzisz, że Twoje cierpienie jest zawieszone. Z obawy, że nie ulżenie w moich cierpieniach,
powoduje, że wrogom przyznaje się tak pożądaną przez nich swobodę działania. Słysząc to, zacząłem modlić się do Jezusa, aby we mnie cierpiał. Ujrzałam wtedy mojego spowiednika, który jednocząc swoje intencje z intencjami Jezusa, zmusił go do zadawania mi cierpienia. Wtedy błogosławiony Pan sprawił, że uczestniczyłam w tak wielu i tak wielkich cierpieniach, że nie wiem, jak pozostałam przy życiu. Jednak Pan nie zostawił mnie samej w moim cierpieniu. Wydawało się nawet, że nie miał serca mnie opuścić i spędziłam kilka dni w towarzystwie Jezusa. Przekazał mi tak wiele łask i sprawił, że zrozumiałam tak wiele rzeczy. Ale częściowo z powodu mojego stanu cierpienia i częściowo dlatego, że nie wiem, jak się wyrazić, na tym zakończę. Jezus wciąż przychodzi. Jednak większość nocy spędziłam bez Niego. Kiedy przyszedł, powiedział do mnie: Córko, dlaczego tak stoisz, czekając na mnie tak niespokojnie? Potrzebujesz czegoś? A ja, wiedząc, że muszę przyjąć Eucharystię, powiedziałam mu: Panie, całą noc czekałem na Ciebie. Tym bardziej, że muszę brać komunię świętą, ale obawiam się, że moje serce nie jest dobrze nastawione na przyjęcie Ciebie. Dlatego potrzebuję, abyś zbadał moją duszę, aby przygotowała się do zjednoczenia z Tobą w sakramencie Eucharystii. Jezus życzliwie zbadał moją duszę, aby przygotować mnie na przyjęcie Go. Potem wyprowadził mnie z mojego ciała. I wraz z Nim znalazłam naszą Królową Matkę, która mu powiedziała: Mój synu, ta dusza zawsze będzie gotowa robić i cierpieć to, czego pragniemy. Jest jak sznur, który pozwala nam związać sprawiedliwość. Dlatego oszczędź światu tak wielkiej rzezi i tak wielkiej krwi, którą trzeba przelać. Jezus odpowiedział: Moja matko, przelanie krwi jest konieczne, bo chcę, żeby ta linia królów została zdetronizowana i nie da się tego zrobić bez rozlewu krwi. Przelanie krwi jest również konieczne do oczyszczenia mojego kościoła, ponieważ jest bardzo zarażony. Biorąc pod uwagę cierpienie, mogę co najwyżej przyznać, że trochę go oszczędzę. W międzyczasie widziałam, jak większość deputowanych spiskuje, by obalić króla. Pomyśleli o posadzeniu na tronie jednego ze swoich członków rady. Potem znalazłam się w swoim ciele. Co za ludzka nędza! Ach! Panie, zmiłuj się nad ślepotą, w której pogrążona jest biedna ludzkość. Potem zobaczyłam Pana i Królową Matkę, a także mojego spowiednika, który był z nimi. Matka Boża mówi: Widzisz, mój synu, mamy u nas trzecią postać, spowiednika. Chce przyłączyć się do nas i udzielić nam swojej pomocy, angażując się w jej cierpienie, aby zadowolić Bożą sprawiedliwość. Wzmacnia to również sznur, który Cię wiąże, jednocześnie uspokajając. Poza tym, kiedy oparłeś się sile
tego, który łączy cierpienie i modlitwę, oraz tego, który przyłącza się do Ciebie wyłącznie po to, by Cię uwielbić i pracować dla dobra narodów. Jezus wysłuchał matki i zwrócił uwagę na intencje spowiednika, ale nie wydał całkowicie korzystnego wyroku. Ograniczył się tylko do częściowego oszczędzenia świata. Dziś rano znalazłam się poza swoim ciałem. Widziałam wiele nieszczęść i najgorszych grzechów, jakie się popełnia, a także grzechów przeciwko Kościołowi i Ojcu Świętemu. Kiedy wróciłem do mojego ciała, mój ukochany Jezus przyszedł i powiedział mi: co mówisz światu, ty? A ja, nie wiedząc, skąd pochodzi, będąc pod wrażeniem tego, co właśnie zobaczyłam, powiedziałam: mój Panie, któż mógłby opisać zło, surowość i brzydotę świata? Nie mam słów, by opisać, jak zły jest świat. Korzystając z okazji, jaką dają moje słowa, Jezus dodał: czy widziałaś, jak zły jest świat? Sama to powiedziałaś. Nie ma sposobu, żeby się poddał. Nawet po tym, jak prawie zabieram mu chleb, pozostaje uparty. Jest jeszcze gorszy, obecnie stara się zdobyć chleb z grabieży, krzywdząc bliźnich. Dlatego konieczne jest, abym dotarł do niego w jego ciele. W przeciwnym razie będzie się dalej wypaczać. Kto mógłby powiedzieć, jak oszołomiona byłam tymi słowami Jezusa? Wydaje mi się, że dałam mu możliwość oburzenia się na świat. Zamiast go usprawiedliwiać, pomalowałam świat na czarno. Potem zrobiłam wszystko, co mogłam, aby go usprawiedliwić, ale Jezus nie słuchał. Szkoda została wyrządzona. Ach! Panie, przebacz mi ten brak miłości i zmiłuj się nade mną. Jezus kontynuuje swoje wizyty, prawie zawsze w ten sam sposób. Dziś rano, kiedy przyszedł, wylał we mnie swoją gorycz i tak się rozchorowałam, że zacząłem modlić się do Pana, aby mnie wzmocnił i trochę ulżył, bo nie mogłam dłużej wytrzymać. Tymczasem przy świetle przyszło mi do głowy, że popełniłam grzech, prosząc o to, co powie błogosławiony Jezus. Podczas gdy przy innych okazjach tak bardzo prosiłam Go, aby wylał na mnie swoją gorycz, tym razem wylał ją bez prośby. A teraz szukałam ulgi. Wydaje mi się, że jestem coraz gorsza. Moja niegodziwość dochodzi do takiego punktu, że nawet przed Jezusem nie powstrzymuję się przed upadkiem i grzechem. Nie wiedziałam, co zrobić, żeby to naprawić. Postanowiłam w swoim wnętrzu, że tym razem wyrzeknę się przyjścia Pana Jezusa, aby dokonać większej ofiary, wymierzyć sobie pokutę i aby, gdy nadarzy się inna okazja, moja natura już nie ośmielała się szukać ulgi. Postanowiłam, że jeśli przyjdzie, powiem mu: nie przychodź, moja miłości, zlituj się nade mną i podnieś mnie. To właśnie zrobiłam i spędziłem kilka godzin bez Jezusa, w ogromnym cierpieniu.
Ile mnie to kosztowało i jak było dla mnie gorzkie. Jednak litując się nade mną i gdy go nie szukałam, przyszedł Jezus. Natychmiast powiedziałam mu, bądź cierpliwy, nie przychodź, nie chcę ulgi. Jezus odpowiedział mi. Moja córko, cieszę się z twojego poświęcenia. Ale potrzebujesz odpoczynku, bo inaczej zemędlejesz. Mówię mu, nie, panie, nie chcę ulgi. Ale zbliżając się do moich ust i prawie na siłę, Jezus wylał ze swoich ust do moich kilka kropel słodkiego mleka, które ulżyło mojemu cierpieniu. Kto mógłby opisać zamieszanie i wstyd, jakie czułam przed Nim? Spodziewałam się więcej wyrzutów, ale jakby nie zauważył mojej porażki, okazał się bardziej uprzejmy i łagodniejszy. Widząc go w takim stanie, powiedziałam mu: Mój uwielbiony Jezu, teraz, kiedy wylałeś we mnie swoją gorycz, a ja cierpiałem, oszczędzisz świat, czyż nie? Odpowiedział mi: Moja córko, czy wierzysz, że wlałem w ciebie wszystko? Poza tym, jak mogłabyś stawić czoła wszystkim karom, które wyleję na świat? Czy nie widziałaś, że nie możesz oprzeć się małej goryczy, którą w ciebie wlałem? A gdybym nie przyszedł ci pomóc, umarłabyś. Co by się stało, gdybym wlał w ciebie wszystko? Moja droga, dałem ci moje słowo, częściowo cię zaspokoję. Potem poniósł mnie bez mojego ciała w środek świata. Ciągle widziałam wiele nieszczęść w społeczeństwie, zwłaszcza spiski mające na celu zrobienie rewolucji przeciwko Kościołowi. Zabić Ojca Świętego i księży. Widząc te rzeczy, poczułam, jak moja dusza pęka i pomyślałam: Niech to się nigdy nie wydarzy. Gdyby udało im się zrealizować te fabuły, co by się stało? Ile nieszczęść by wynikło? Całkowicie zmartwiona spojrzałam na Jezusa. Powiedział do mnie, co powiesz na temat zamieszek, które miały miejsce tutaj. Odpowiedziałem, jakie zamieszki? W moim mieście nic się nie wydarzyło. Jezus odpowiedział, czy nie pamiętasz zamieszek w Andrii? Powiedziałam, tak, panie. Kontynuował. Cóż, te zamieszki wydają się banalną sprawą, ale tak nie jest. Te zamieszki były nie lada wydarzeniem. Były pożegaczem, siłą zachęcającą inne miasta do powstania i przelewania krwi w oburzeniu na osoby konsekrowane i moje świątynie. A ponieważ każdy chce zademonstrować, jak bardzo są odważniejsi od innych, by wzniecać zło, będą rywalizować o to, kto może wyrządzić największe szkody. Kontynuowałem, ach. Panie, daj pokój swojemu kościołowi i nie dopuść do tylu kłopotów. Chciałam z nim więcej porozmawiać. Ale zniknął, zostawiając mnie całkowicie zmartwioną i zasmuconą. Dziś rano mój ukochany Jezus nie przyszedł. Po długim oczekiwaniu dał się we mnie zobaczyć, opierając się na moim sercu. Otoczył mnie ramionami i położył tam swoją najświętszą głowę.
odwrócony plecami do świata, był bardzo zasmucony i poważny, tak że jego pojawienie się wymusiło ciszę. Po pewnym czasie zupełnego milczenia, widząc, że aspekt, pod którym się przedstawia, nie pozwala mi ośmielić się wypowiedzieć ani słowa, wyszedł ze swojej pozycji i powiedział do mnie: postanowiłem nie wylewać na ciebie mojej goryczy. Ale sprawy doszły do takiego punktu, że jeśli tego nie wyleję, w krótkim czasie nastąpią bardzo poważne incydenty. Do tego stopnia, że sprowokowałyby rewolucję prowadzącą do krwawych masakr. Powiedziałam: tak, panie, wylej to. Moim jedynym pragnieniem jest, abyś wylał na mnie swój gniew i oszczędził swoje stworzenia. Wlał więc we mnie trochę swojej goryczy. Następnie jakby z ulgą dodał: moja córko, jak baranek, dałem się zaprowadzić do rzeźni i milczałem wobec tych, którzy mnie składali. Tak będzie w tych czasach dla tych kilku dobrych, którzy pozostali. Poza tym to jest heroizm prawdziwej cnoty. Dodał: już wlałem w ciebie moją gorycz. Ale nawet jeśli już trochę wlałem, czy chcesz, żebym wlał więcej? W ten sposób rozjaśnię się bardziej. Odpowiedziałam mu: panie mój, nawet mnie nie pytaj, jestem do twojej dyspozycji, możesz ze mną zrobić, co chcesz. Więc wylał ją ponownie, po czym zniknął, zostawiając mnie cierpiącą i szczęśliwą na myśl, że złagodziłem cierpienia mojego ukochanego Jezusa. Mój ukochany Jezus wciąż przychodzi. Sprawił, że podzieliłam kilka cierpień jego męki. Następnie wyprowadził mnie z mojego ciała, pokazując mi okoliczne miasta. Wydawało mi się, że to głównie Andria. Widziałam, że gdyby Pan nie używał swojej wszechmocy, by karcić ludzi, to, co zostało wprawione w ruch, stawałoby się coraz poważniejsze. Co więcej, wydawało się, że byli księża, którzy podburzali ludzi do tych powstań, co jeszcze bardziej zasmuciło Pana Jezusa. Następnie odwiedziliśmy kilka kościołów, dokonując aktów adoracji i zadośćuczynienia za wiele profanacji, które się tam popełniają. Jezus powiedział do mnie: moja córko, pozwól mi wylać na ciebie trochę mojej goryczy, bo jest ona tak wielka i intensywna, że nie mogę jej przełknąć sam. Moje serce nie może tego znieść. Więc Jezus wlał to we mnie, a potem zniknął. Wrócił jeszcze kilka razy, nic więcej nie mówiąc. Luiza modli się do Jezusa, aby zabrał ją do nieba. Dziś rano mój ukochany Jezus wyrwał mnie z ciała i sprawił, że zobaczyłam wiele zła, jakie wyrządza się miłosierdziu bliźniego. Jakie cierpienie przyniosło to mojemu bardzo cierpliwemu Jezusowi. Wydawało mi się, że te naruszenia miłosierdzia były przeciwko niemu. Wtedy cały cierpiący rzekł do mnie: moja córko, kto krzywdzi bliźniego, krzywdzi siebie. Zabijając bliźniego, zabija własną duszę. Tak jak miłość predysponuje duszę do wszystkich cnót,
Tak bez miłości dusza jest predysponowana do wszelkiego rodzaju wad. Potem się wykofaliśmy. Od kilku dni dokucza mi silny ból w żebrach. Dlatego czuję się wyczerpana. Współczując mi, błogosławiony Jezus powiedział do mnie: Moja umiłowana, chciałabyś przyjść do mnie, prawda? Odpowiedziałam: Niech się stanie w niebie, mój Panie, aby ten ból był przyczyną mojego przyjścia do Ciebie. Jakże byłabym Ci wdzięczna. Jak drogi byłby mi ten ból i jak bardzo uważałabym go za jedną z moich najlepszych przyjaciółek. Ale myślę, że chcesz mnie próbować tak jak poprzednio. Podniecając mnie swoimi zaproszeniami, a następnie zostawiając mnie rozczarowaną, sprawisz, że moje męczeństwo będzie bardziej okrutne i bardziej rozdzierające serce. Ale proszę, zmiłuj się nade mną, nie zostawiaj mnie już na ziemi. Wchłoń w siebie tego nieszczęsnego robaka, którym jestem. Mam rację, że cię o to proszę, bo to od ciebie ożyłam. Słysząc mnie, mój ukochany Jezus stał się całą czułością i powiedział do mnie: Biedna dziewczyn, nie bój się. Pewne jest, że nadejdzie dzień, w którym przyjdziesz i pozostaniesz we mnie. Wiedz jednak, że twoje nieustanne impulsy, aby przyjść do mnie, w szczególności podążając za moimi zaproszeniami, są dla ciebie bardzo przydatne i sprawiają, że żyjesz między niebem a ziemią, bez cienia ziemskiego ciężaru. Tak bardzo, że wyglądasz jak te kwiaty, które nawet nie mają korzeni w ziemi. Żyjąc w ten sposób, zawieszona w powietrzu, radujesz się niebem i ziemią. Patrząc w niebo, tylko w nim się radujesz. A ty żywisz się wszystkim niebiańskim. Następnie, patrząc na ziemię, współczujesz jej i pomagasz mu tak bardzo, jak możesz. Ale po spotkaniu perfum nieba, natychmiast dostrzegasz smród wydobywający się z ziemi i brzydzisz się nim. Czy mogłem umieścić cię w lepszej sytuacji, która była moja? Droższa mnie i niebu i bardziej korzystna dla ciebie i dla świata. Odpowiedziałem mu: A jednak, och, mój panie, powinieneś mi współczuć i nie przedłużać mojego pobytu tutaj na dole ze wszystkich powodów, które mam, a zwłaszcza z powodu smutnych czasów, które się przygotowują. Kto będzie miał serce, by zobaczyć tak krwawą rzeź? Poza tym powinieneś się nade mną litować z powodu moich nieustannych pozbawień ciebie, które kosztowały mnie więcej niż śmierć. Kiedy to mówiłam, widziałam mnóstwo aniołów wokół naszego Pana. Powiedzieli do Niego: Panie nasz i Boże nasz, nie daj się dłużej niepokoić, prosimy za nią. Czekamy na to z niepokojem. Poruszeni jej głosem, przybyliśmy tutaj, aby jej posłuchać i nie możemy się doczekać, abyś zabrał ją ze sobą. A ty, wybranko Boża, przyjdź i raduj się nami w naszej niebiańskiej siedzibie. Błogosławiony Jezus był bardzo poruszony i zdawał się zgadzać na ich prośbę, ale zniknął.
Gdy znalazłem się w swoim ciele, odczuwałam wzmożony ból, przez co cierpiałem nieprzerwanie. Jednak nie rozumiałam siebie z powodu zadowolenia, które odczuwałam. Bóle mego cierpienia zawsze rosną. Wolałam, żeby ukryć je i upewnić się, że nikt nie zauważy. Zachować w tajemnicy to, co powiedziałam powyżej, bez konieczności mówienia o tym mojemu spowiednikowi. Ale moje cierpienie było tak intensywne, że było to dla mnie niemożliwe. Z drugiej strony spowiednik, posługując się zwykłą bronią posłuszeństwa, kazał mi wszystko mu zamanifestować. Dlatego, po wyjawieniu mu wszystkiego w szczegółach, powiedział mi, że z posłuszeństwa powinnam modlić się do Pana, aby mnie uwolnił. W przeciwnym razie popełniłabym grzech. Czym jest to posłuszeństwo? To ono zawsze przeszkadza moim planom. Tak więc niechętnie przyjęłam to nowe polecenie od mojego spowiednika. Mimo to nie miałam serca modlić się do Pana, aby uwolnił mnie od tak drogiego przyjaciela jak cierpienie. Zwłaszcza, że spodziewałam się wyjść z wygnania tego życia. Błogosławiony Jezus tolerował mnie i gdy przyszedł, powiedział do mnie: Dużo cierpisz, chcesz, żebym cię uwolnił. A ja, zapomniawszy na chwilę o otrzymanym rozkazie, powiedziałam mu: Nie, Panie, nie, nie uwalniaj mnie, chcę iść do Ciebie. Poza tym wiesz, że nie umiem Cię kochać, że jestem chłodna, że nie robię dla Ciebie wielkich rzeczy. Ofiaruję Ci przynajmniej to cierpienie jako satysfakcję wobec Ciebie za to, czego nie umiem zrobić z miłości do Ciebie. Jezus wznowił: A ja, moja córko, wleję w Ciebie tyle miłości i tyle łask, że nikt nie będzie mógł mnie kochać ani pragnąć tak bardzo jak Ty. Czy nie jesteś z tego powodu szczęśliwa? Odpowiedziałam: Tak, ale chcę do Ciebie pójść. Potem zniknął. Wracając do mojego ciała, przypomniałam sobie otrzymany rozkaz i musiałam się oskarżyć przed spowiednikiem. Powiedział mi dobitnie, że absolutnie nie chce, abym odeszła i że Pan będzie musiał mnie uwolnić. Ileż cierpień doświadczyłam po otrzymaniu tego polecenia. Wydaje mi się, że Jezus naprawdę chce wycisnąć moją cierpliwość do granic możliwości. Bardziej niż kiedykolwiek poczułam urazę w moim wnętrzu, ponieważ nie wolno mi było umrzeć. Dlatego, kiedy przyszedł mój ukochany Jezus, zarzucił mi moją powolność w posłuszeństwie, coś, co wydawał się tolerować do tej pory. W tym czasie ujrzałam mojego spowiednika i zwracając się do niego, Jezus wziął go za rękę i powiedział do niego: Kiedy będziesz ją odwiedzał, zrób dla niej znak krzyża na tej bolesnej części jej ciała. Sprawień, że będzie posłuszna. Potem zniknął. Tak więc zostałam sama, czując bardziej intensywny ból. Później przyszedł mój spowiednik i stwierdziwszy, że jestem chora, wyrzucał mi też, że nie jestem posłuszna. Opowiedziawszy mu,
co widziałem i co Pan Jezus powiedział do spowiednika, uczynił znak krzyża na cierpiącej części mojego ciała. I w ciągu kilku minut mogłam oddychać i poruszać się. Podczas gdy wcześniej nie mogłam tego zrobić bez doświadczania rozdzierającego bólu. Wydaje mi się, że posłuszeństwo i te znaki krzyża uśmierzyły mój ból, tak że już dłużej nie mogę cierpieć. Znowu jestem więc rozczarowana moimi intencjami, ponieważ ta pani posłuszeństwo przejęła nade mną taką władzę, że nie pozwala mi robić niczego, co chcę. W moim cierpieniu chcę być suwerenem, a ja muszę pozostawać pod jej wpływem bez przerwy i we wszystkim. Któż mógłby opisać moje cierpienie z powodu pozbawienia cierpienia najdroższego przyjaciela? Tak, podziwiałam cudowne imperium świętego posłuszeństwa oraz moc, którą Pan przekazał mojemu spowiednikowi, który przez posłuszeństwo i znak krzyża uwolnił mnie od zła, które uważałam za poważne i które wystarczyło, abym umarła. Mimo to nie mogłam nie odczuwać bólu pozbawienia tak dobrego cierpienia, które pocieszało błogosławionego Jezusa i zmiękczało Jego serce do tego stopnia, że niemal bezustannie sprawiałam, że przychodził. Kiedy przyszedł nasz Pan, narzekałam, mówiąc do Niego, umiłowany mój, co mi zrobiłeś? Uwolniłeś mnie od cierpienia przez spowiednika. Straciłam więc na chwilę nadzieję na opuszczenie ziemi. Poza tym, po co robić tyle objazdów? Możesz mnie sam uwolnić. Dlaczego umieściłeś spowiednika między nami? Ach, może nie chciałeś mnie bezpośrednio zdenerwować, prawda? Jezus odpowiedział. Och, moja córko, jak szybko zapomniałaś, że posłuszeństwo było dla mnie wszystkim. Chcę, żeby posłuszeństwo było dla ciebie wszystkim. Poza tym umieściłem spowiednika pośród nas, abyś mogła go otoczyć taką samą opieką, jak mnie samego. Powiedział i zniknął, pozostawiając mnie zasmuconą. Skąd ona wie, jak to robić, pani posłuszeństwo? Trzeba ją poznać i zajmować się nią przez długi czas, a nie tylko przez krótki czas, żeby naprawdę powiedzieć, kim ona jest. Brawo, gratulacje pani posłuszeństwa. Im więcej ludzi cię spotyka, tym bardziej dajesz się poznać. Co do mnie, szczerze mówiąc, podziwiam cię. Jestem nawet zmuszona cię kochać. Ale nic nie poradzę na to, że szczególnie się na ciebie wściekam, kiedy pokazujesz mi piękne rzeczy. Dlatego modlę się do ciebie, och. Kochane posłuszeństwo, aby być bardziej pobłażliwym, bardziej delikatnym w sprawianiu mi cierpienia. Znalazłam się całkowicie przygnębiona i zmartwiona, kiedy przyszedł mój ukochany Jezus. Powiedział do mnie, moja córko, dlaczego jesteś tak pogrążona w swoim nieszczęściu? Odpowiedziałem mu, ach, mój umiłowany, jak mogę nie smucić się, jeśli nie chcesz mnie zabrać ze sobą, lecz zostawić mnie dłużej na tej ziemi. Jezus powiedział do mnie, och,
Nie, nie chcę, żebyś oddychała tym smutkiem. Ponieważ wszystko, co wkładam w ciebie i na zewnątrz, jest święte. To jest tak prawdziwe, że jeśli coś lub ktoś podejdzie do ciebie i nie jest to prawe i święte, odczuwasz obrzydzenie, natychmiast dostrzegając nieprzyjemny zapach tego, co nie jest święte. Dlaczego więc chciałabyś zaciemnić się tą aurą smutku, wobec tego włożyłem w ciebie? Wiedz jednak, że za każdym razem, gdy przygotowujesz się do przeżycia śmierci, przypisuję ci uznanie tak, jakbyś naprawdę umierała. To musi być dla ciebie wielką pociechą, tym bardziej, że bardziej upodabniasz się do mnie, ponieważ moje życie było nieustanną śmiercią. Odpowiedziałam. Och! Panie, nie wydaje mi się, że śmierć jest dla mnie ofiarą. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że życie jest ofiarą. Chociaż chciałam z nim więcej porozmawiać, zniknął. Między Jezusem a mną minęło kilka dni ciszy. Towarzyszyło im trochę cierpienia dla mnie. Co więcej, wydaje mi się, że Jezus chciał dalej mnie wystawiać na próbę, aby trochę bardziej ćwiczyć moją cierpliwość. Oto jak. Kiedy przyszedł, powiedział: Moja umiłowana, z wysokości nieba wzdycham za tobą, w niebie czekam na ciebie. Potem, jak błyskawica, uciekł. Potem wrócił i powiedział do mnie: Odtąd przestań żarliwie wzdychać, sprawiasz, że marnieję, aż stracę przytomność. Innym razem mówił: Twoja żarliwa miłość, twoje pragnienia są odpoczynkiem dla mego zasmuconego serca. Ale kto może powiedzieć wszystko? Wydawało mi się, że Jezus chciał ułożyć wiersze. Czasami wyrażał te wersety śpiewając je. Jednak nie dając mi czasu na powiedzenie do niego ani słowa, zniknął. Dziś rano, mój spowiednik, wyrażając zamiar obdarzenia mnie cierpieniem ukrzyżowania, ujrzałam królową matkę, która płakała i prawie kłóciła się z Jezusem, aby świat został oszczędzony od tylu plag. Ale Jezus się wahał. Tylko po to, by zadowolić swoją mamę, zgodził się sprawić, żebym cierpiała. Później, jakby trochę się uspokoił, powiedział do mnie: Moja córko, to prawda, że chcę skarcić świat. Trzymam w dłoni baty, żeby go pokonać. Prawdą jest również, że ty i twój spowiednik jesteście zainteresowani modlitwą do mnie i cierpieniem, które jest dla mnie wsparciem. A więc dajecie mi wsparcie, którego potrzebuję, aby świat został przynajmniej częściowo oszczędzony. W przeciwnym razie, nie znajdując oparcia, wolną ręką, rzucę kary na świat. Powiedział i zniknął. Dziś rano mój bardzo słodki Jezus nie przyszedł. Musiałam dużo ćwiczyć się w cierpliwości, czekając na Niego. Ponieważ nie czułam już siły, by pozostać w swoim zwykłym stanie, doszłam do tego, że próbowałam się z tego wydostać. Jezus nie przyszedł i wydawało mi się, że cierpienie umknęło mi.
Moje zmysły, wciąż je czułem i nie pozostało mi nic innego, jak tylko spróbować się z nich wydostać. Kiedy to robiłam, przyszedł błogosławiony Jezus i zatoczył krąg ramionami i otoczył moją głowę. Kiedy mnie dotknął, nie czułam się już w moim ciele i ujrzałam Pana Jezusa bardzo oburzonego na świat. Kiedy próbowałem go uspokoić, powiedział do mnie: Na razie nie możesz się mną opiekować, ale błagam o opiekę nad moją mamą. Pociesz ją, bo bardzo cierpi z powodu surowszych kar, które mam wylać na ziemię. Kto mógłby powiedzieć, jak bardzo byłem zmartwiona? Bałam się, że mój stan nie jest już zgodny z wolą Boga, kiedy przyszedł błogosławiony Jezus. Powiedziałam mu, ponieważ boję się, że mój stan nie jest już zgodny z Twoją wolą, ponieważ widzę, że tęsknię za dwiema głównymi rzeczami, które trzymały mnie w tym stanie, czyli cierpieniem i Twoją obecnością. Jezus odpowiedział: Córko, nie chodzi o to, że nie chcę Cię już tak trzymać. To dlatego, że chcę skarcić świat, nie przychodzę i pozbawiam Cię cierpienia. Powiedziałam do Niego, cóż to znaczy stać w tym stanie? Odpowiedział, Twój stan ofiary i Twoje ciągłe oczekiwanie już mnie rozbraja. Bo Ty mnie nie widzisz, a ja, przeciwnie, widzę Cię bardzo dobrze. I liczę wszystkie Twoje westchnienia, Twoje cierpienia i Twoje pragnienia, aby mieć Cię blisko siebie. Fakt, że całkowicie jesteś pogrążona we mnie, jest nieustannym aktem zadośćuczynienia dla wielu dusz, które mną się nie interesują i które mnie nie pragną. Te dusze mną gardzą. Są całkowicie pochłonięci sprawami ziemskimi, pogrążeni w brudzie swoich wad. Będąc całkowicie przeciwny ich stanowi, Twój stan hamuje moją sprawiedliwość, dlatego trzymanie Cię w tym stanie i dopuszczenie do krwawych wojen we Włoszech w tym samym czasie jest dla mnie prawie niemożliwe. Powiedziałam mu: Och, Panie, pozostawanie w tym stanie bez cierpienia jest dla mnie prawie niemożliwe. Czuję, że zawodzi mnie moja siła. Bo siła do pozostania w tym stanie pochodzi z moich cierpień. Jeśli w niektóre dni nie przyjdziesz, wtedy postaram się z tego wyjść. Uważaj na siebie. Mówię ci z góry, żebyś później nie miał nic przeciwko. Jezus odpowiedział: Ach, tak, tak, wyjdziesz z tego stanu, kiedy zacznę masakry we Włoszech. Wtedy całkowicie cię zawieszę. Mówiąc to, sprawił, że zobaczyłam bardzo zaciekłe wojny, które się pojawią. Jak wiele wśród świeckich, i też przeciwko Kościołowi. Krew zalała miasta, jak woda zalewa ziemię, gdy pada ulewny deszcz. Moje biedne serce skręcało się z bólu na ten widok. Myśląc o moim mieście mówię: Och, Panie, mówiąc, że zamierzasz mnie od wszystkiego zawiesić. Chcesz, żebym zrozumiała, że nie będziesz nawet współczuł mojemu biednemu Korato. Że nawet go nie oszczędzisz. Jezus odpowiedział:
jeśli grzechy osiągną pewien poziom, więc mieszkańcy Korato nie zasługują na trzymanie wśród siebie duszy ofiary. Ponieważ ci, którzy są odpowiedzialni za tę ofiarę duszy, nie są nią zainteresowani. Nie będę miał szacunku dla Korato. Powiedziawszy to, zniknął, a ja byłam bardzo zmartwiona. Po spędzeniu kolejnego dnia pod nieobecność Jezusa i z niewielkim cierpieniem, poczułam się przekonana, że Pan nie chce już dłużej trzymać mnie w stanie ofiary. Jednak posłuszeństwo mi tego nawet nie zapewni. Chcę, żebym pozostała w tym stanie, nawet jeśli umrę. Niech Pan zawsze będzie błogosławiony i niech Jego święta i kochająca wola spełnia się we wszystkim. Kiedy błogosławiony Jezus przyszedł dziś rano, pojawił się w opłakanym stanie. Wydawał się cierpieć w swoich kończynach. A jego ciało wydawało się być połamane na wiele kawałków, których nie można było policzyć. Płaczącym głosem powiedział do mnie: Moja córko, jak bardzo cierpię, jak bardzo cierpię. Moje cierpienia są niewypowiedzianymi i niepojętymi cierpieniami natury ludzkiej. To ciało moich dzieci jest pokaleczone, a ból, który czuję, jest tak wielki, że czuję się zraniony we własnym ciele. Mówiąc to, jęczał i narzekał. Poczułam się wzruszona widząc go w tym stanie i zrobiłam wszystko, co mogłam, aby mu współczuć. Błagałam go, aby dał mi udział w jego cierpieniach. Po części mnie zadowolił i ledwo zdążyłam mu powiedzieć: Och! Panie, czy nie prosiłem Cię, abyś nie wysyłał kar? Najbardziej nie podoba mi się to, że jesteś uderzony we własne kończyny. Ach! Tym razem żadne działanie ani modlitwa nie mogą Cię uspokoić. Ale Jezus nie zwrócił uwagi na moje słowa. Wydawało mi się, że miał w swoim sercu poważną troskę, która zwróciła jego uwagę gdzie indziej i w jednej chwili wyprowadził mnie z mojego ciała. Zabierał mnie w miejsca, gdzie dochodziło do krwawych masakr. Jakie bolesne sceny widziało się na świecie. Cóż za ludzkie ciało dręczone, rozdrobnione, zdeptane, gdy ktoś stąpa po ziemi, i porzucone bez pogrzebu. Jaka hańba, jaka nędza. Co gorsza, widziałam inne, straszniejsze kary, które miały dopiero nadejść. Błogosławiony Pan spojrzał na to wszystko i całkowicie zdruzgotany zaczął gorzko płakać. Nie mogąc się oprzeć, płakałam z nim nad smutnym stanem świata, tak że moje łzy zmieszały się z jego. Po chwili płakania podziwiałam kolejną cechę dobroci naszego Pana. Abym przestała płakać, odwrócił ode mnie twarz i potajemnie otarł łzy. Potem zwracając się do mnie z radosną twarzą, powiedział do mnie: Moja ukochana, nie płacz, wystarczy. To, co widzisz, służy zaspokojeniu mojej sprawiedliwości. Mówię do niego: Ach! Panie, słusznie więc stwierdzam, że mój stan nie jest już zgodny z Twoją wolą. Jaki pożytek z mojej ofiary,
jeśli nie jest mi dane, aby Twoje najdroższe członki zostały oszczędzone i żeby świat był wolny od tylu kar. Jezus odpowiedział mi: to nie tak, jak mówisz. Ja też byłem ofiarą. A będąc ofiarą, nie było mi dane, aby świat został oszczędzony od wszelkiej kary. Otworzyłem niebo dla człowieka. Tak, uwolniłem go od jego grzechów i wziąłem na siebie jego cierpienia. Ale to jest sprawiedliwość, że człowiek powinien otrzymać na siebie część kar, które spowodował przez grzech. I gdyby nie dusze ofiar, człowiek by zasłużył nie tylko zwykłą karę, czyli zniszczenie jego ciała, ale także utratę duszy. To jest powód konieczności dusz ofiar. Kto chce z niej skorzystać, ponieważ człowiek jest zawsze wolny w swojej woli, może znaleźć zwolnienie od kary i dojść do portu zbawienia. Kontynuowałam: ach, Panie, jak bardzo chciałabym odejść z Tobą, zanim te kary będą postępowały dalej. Jezus odpowiedział: jeżeli świat dojdzie do takiej bezbożności, że nie zasługuje na ofiarę duszy, z pewnością zabiorę Cię ze sobą. Słysząc to, powiedziałem: Panie, nie pozwól mi tu zostać i być świadkiem tak bolesnych scen. Prawie mnie ganiąc, Jezus dodał: zamiast błagać, abym oszczędził świat, mówisz, że chcesz iść ze mną. A gdybym przyprowadził ze sobą wszystkich moich wybranych, co by się stało z tym biednym światem? Z pewnością nie miałbym już nic wspólnego z tym światem i nie miałbym już dla niego żadnego szacunku. Potem pomodliłam się za kilka osób. Jezus zniknął, a ja wróciłam do swojego ciała. Kiedy pisałam, przyszła mi do głowy taka myśl: kto wie, ile bzdur jest w tych pismach. Zasługują na wrzucenie do ognia. Gdyby mi posłuszeństwo pozwoliło, zrobiłabym to, bo czuję, że te pisma są jak przeszkoda dla mojej duszy, zwłaszcza jeśli trafiają na widok niektórych ludzi. W niektórych fragmentach te pisma przedstawiają mnie tak, jakbym kochała Boga i coś dla Niego robiła, podczas gdy nic nie robię i że Go nie za bardzo kocham. Jestem najzimniejszą duszą, jaką można znaleźć na świecie. A teraz ci ludzie myślą o mnie jako o kimś innym od tego, kim jestem, i to mnie boli. Ponieważ jednak to posłuszeństwo wymaga ode mnie pisania, będąc dla mnie jednym z największych poświęceń, całkowicie na nim polegam. Z niezawodną nadzieją, że mi wybaczy i poprze moją sprawę u Boga i u ludzi. Kiedy tak myślałam, błogosławiony Jezus poruszył się we mnie. Zarzucił mi, że bawię się tymi myślami i poprosił, żebym się wykofała. Chciał, żebym przestała pisać, jeśli się nie wykofę z podobnych myśli. Twierdził, że myśląc w ten sposób odbiegam od prawdy, podczas gdy najistotniejszą rzeczą dla duszy jest nigdy nie wychodzić z kręgu prawdy. Mówi do mnie: jak? Albo co? Nie kochasz mnie? Jak śmiało to mówisz?
czy nie będziesz cierpieć dla mnie? Rumieniąc się ze wstydu, powiedziałam, tak, panie. Powiedział, no cóż, jak można uciec od prawdy? Powiedział, że wykofał się do mojego wnętrza, nie dając się usłyszeć. Jeśli chodzi o mnie, zostałam tak, jakbym otrzymała cios od maczugi. Jak ona się zachowuje, pani posłuszeństwo? Gdyby nie ona, nie odnalazłabym się w tych próbach z moim ukochanym Jezusem. Jak cierpliwie wymaga tego błogosławione posłuszeństwo. Dlatego wznawiam tutaj, aby powiedzieć to, co miałam do powiedzenia. Pan odwrócił mnie trochę od tego, co zaczęłam pisać. Kiedy powrócił, błogosławiony Jezus odpowiedział na moją myśl mówiąc: z pewnością twoje pisma zasługują na spalenie. Ale czy chcesz wiedzieć, w którym ogniu? W ogniu mojej miłości. Bo nie ma strony, która nie pokazuje jasno, jak kocham duszę, a ty? Tak bardzo jak się martwisz. Jeśli chodzi o świat. W twoich pismach moja miłość znajduje wylanie dla moich obaw i dla mojego miłosnego zatroskania.